Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl w nietypowym programie. Ktoś się zapyta, od kiedy to Pan, Panie Krajski, chociaż nie powinno się mówić po polsku Panie Krajski, zajmuje się piosenkarzami czy celebrytami. Znaczy powód jest religijny. Michał Wiśniewski ogłosił, że urodził mu się syn Noel Chloe, ciekawe imiona, i że nie będzie go chrzcił, ponieważ, może go zacytuję dosłownie, to nie ma nic wspólnego z religią, tylko z przekonaniem rodziców, że chcielibyśmy, aby miały prawo wyboru dzieci. Chcemy, żeby przyjęły chrzest świadomie. To jest bardzo ważny moment w życiu. Jestem ochrzczony, moja żona jest ochrzczona, nie chcę za nich podejmować tej decyzji. Przyjdzie na to moment. No i teraz tak. Skąd tutaj się wziął Święty Augustyn? Święty Augustyn miał ojca poganina i matkę katoliczkę. Później została świętą, święta Monika. Ale jak jeszcze nie była święta, a urodził się Augustyn, podjęła z mężem decyzję, no, że jak mąż jest poganin, ona chrześcijanka, to nie będą syna wychowywali w żaden sposób, sam podejmie decyzję. No i jak to się skończyło? Augustyn znalazł się w sekcie, w strasznej sekcie. O mało tam nie zginął duchowo, oczywiście mam na myśli manichejczyków. Uratował go intelekt, geniusz, prawda? Augustyn był geniuszem, miał genialny intelekt. To go uratowało. Znalazł w doktrynie tej sekty liczne sprzeczności, wystąpił z niej. Rzucił się w wir życia światowego. Wtedy był Rzym, Sodoma i Gomora. Prawda? I efekt był taki: wino, kobiety, śpiew, nieślubny syn, którym później zajmował się do końca życia. Zaangażował się w biznes, w reklamę, służył różnym panom za ciężkie pieniądze, pławił się w luksusie. I pewnego razu dowiedział się, że do jego miasta przyjechał niejaki Ambroży, znany nam jako święty Ambroży, ojciec i doktor kościoła. No i tłumy waliły, znaczy święty Ambroży występował w kościele. I tłumy waliły na te jego kazania i wychodzili nawróceni. I Augustyn, święty Augustyn, jeszcze nie święty, uznał, że ten człowiek, Ambroży, stosuje jakieś specjalne techniki PR-owskie, wtedy się mówiło o sofizmie, i że trzeba go podsłuchać, żeby się tego nauczyć, żeby przejąć te techniki. No i w przebraniu poszedł do kościoła, posłuchał Ambrożego i nie przejął technik, bo święty Ambroży go nawrócił, prawda? Został katolikiem, później księdzem, później biskupem, później świętym. No i widać tutaj ingerencję samego Boga, który chciał, potrzebował świętego Augustyna, potrzebował go w swoim planie Bożym i w taki sposób go nawrócił za pośrednictwem świętego Ambrożego. Natomiast to się rzadko zdarza, prawda? Takie rzeczy się rzadko zdarzają i jeżeli Michał Wiśniewski dalej będzie trwał przy swojej decyzji i jego syn będzie poza religią, no to raczej należałoby przypuszczać, że skończy tak jak święty Augustyn, jak Augustyn
skończył do momentu zetknięcia się ze świętym Ambrożem. No i teraz ciekawe, bo Michał Wiśniewski, który kiedyś był katolikiem, teraz mówi, że jest ewangelikiem. Ewangelikami z reguły nazywali siebie protestanci, luteranie. No ale teraz tych nazw się nie stosuje, bo protestant, no to jakby protestował przeciwko katolicyzmowi, ktoś, kto powstał z opozycji. Luteranie, no to mają takiego założyciela jak Luter, jakiś tam człowiek, o którym teraz wszyscy wiedzą, że zbyt porządny nie był. Ale okazuje się, że nie, że Michał Wiśniewski, jak teraz mówi, że jest ewangelikiem, to nie oznacza wcale, że jest protestantem czy luteraninem, tylko reprezentuje jakąś nową religię, która polega na tym, że każdy sobie sam czyta Ewangelię, Pismo Święte, bez odniesienia się do jakiejkolwiek doktryny, jakiejkolwiek tradycji i sam sobie decyduje, co w tej Ewangelii jest, a czego nie ma, jakie wnioski należy z Ewangelii wyciągnąć. I tutaj Michał Wiśniewski, argumentując w mediach, dlaczego nie będzie chrzcił dziecka, odwołam się do materiału, jednego z materiałów. Lider ich troje powołał się na samego Jezusa i opowiedział o wierze swoich dzieci. Oczywiście chrzest to bardzo ważne wydarzenie, ale ile lat miał Pan Jezus, jak się chrzcił? Zrobił to absolutnie świadomie, więc ja bym chciał, żeby moje dzieci również świadomie to zrobiły. Moje dzieci są wychowane w wierze chrześcijańskiej, a Xavier i Fabian w katolickiej. Ciekawe odróżnienie. Wyznał w rozmowie z Plejadą. No i teraz zobaczmy, no, kompletne pomieszanie z poplątaniem i jakby wypowiedź, z której można by wyciągnąć wniosek, że ten, kto się tak wypowiada, to w ogóle nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem, bo jeżeli mówi, że należy naśladować Jezusa, a Jezus czekał do dorosłego wieku, żeby podjąć decyzję o chrzcie, to może budzić tylko uśmiech, prawda? Chrystus był Bogiem i jest Bogiem. I nie potrzebował chrztu, prawda, tak jak potrzebuje go syn Michała Wiśniewskiego. No i teraz jakby jest jedna kwestia, która jest wspólna dla wszystkich prawdziwych chrześcijan, prawda, i nieprawdziwych nawet, to znaczy dla prawdziwych katolików, nieprawdziwych protestantów czy prawosławnych. To znaczy chrzest powoduje zgładzenie grzechu pierworodnego, a grzech pierworodny powoduje, że nie można nawiązać kontaktu z Panem Bogiem. Po chrzcie człowiek otrzymuje różne łaski, które pomagają mu w jego drodze do Boga, w drodze do dobra i inspirują go do tego, dają mu siłę do tego. Także jeżeli ktoś tego nie wie, no to z chrześcijaństwem nie ma nic wspólnego. Ale co tu jest ważne, bo ważne są dwie rzeczy, że coraz więcej ludzi tak mówi, i to katolików, znaczy byłych katolików, że ja ochrzczę swoje, znaczy nie będę chrzcił swojego dziecka, czy nie będę posyłał go na religię, czy do pierwszej komunii, niech samo podejmie decyzję. To nie jest prawda, że wtedy samo podejmie decyzję. Prawda? Zauważmy, że jak ochrzcimy dziecko, to nie jest to jakaś już zamknięcie jakiejś drogi, czy wprowadzenie na jakąś drogę, z której nie ma powrotu. Każdy może opuścić Kościół, czy może stracić wiarę. Prawda? Ale co innego jest stracić wiarę, a co innego zyskać ją po długim okresie braku jakiejkolwiek relacji z Bogiem i łaski. No więc to jest przerażające, ale drugie, co jest przerażające, że dzisiaj celebryci, piosenkarze, aktorzy, jakby nie mają żadnej świadomości moralnej.
i nie zamierzają ponosić odpowiedzialności moralnej za swoje czyny i za swoje słowa, prawda? Celebryta, aktor, piosenkarz to jest ktoś, na kim spoczywają oczy wielu ludzi, w tym młodych ludzi. I teraz, jeżeli on rozstrzyga jakieś problemy religijne, polityczne, to to może i często wydaje owoce, owoce moralne, owoce duchowe. A trzeba pamiętać, że w perspektywie moralnej, w perspektywie duchowej, w perspektywie wiedzy o religii, aktorzy czy piosenkarze niczym nie różnią się od robotników czy kelnerów, prawda? Także nie mają prawa nauczać w tej mierze, czy pouczać w tej mierze innych ludzi, dawać im przykładu, który nie jest, co do którego nie ma się pewności, że to jest przykład moralnie pozytywny. No, można by powiedzieć, że jeżeli Pismo Święte mówi, trudno jest bogatemu dostać się do Królestwa Niebieskiego, łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne. No, może nie dosłownie zacytowałem, no, pamiętajmy, że ucho igielne, z tego co ja wiem, to było taka mała furtka do miasta, przez którą wielbłąd mógł się dostać do miasta, ale musieli zdjąć z niego wszystkie bagaże i musiał przechodzić tą furtkę na kolanach, więc to było bardzo, bardzo trudne. No to to słowo o bogatych w jeszcze większym stopniu chyba odnosi się do celebrytów, do piosenkarzy, do aktorów, i wydaje mi się, że ktoś wciąż, kapłani wciąż powinni im o tym przypominać, bo no, to jest całkowity brak odpowiedzialności. Wiśniewski na końcu mówi: nie polecam mojego postępowania, jeżeli taka jest tradycja w Kościele, to nie jest kwestia tradycji. Jeżeli taka jest tradycja w Kościele katolickim, że chrzci się małe dzieci, to bardzo proszę. No, dziękujemy, dziękujemy. Tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo.